Witam serdecznie w kolejnym programie 1 na 1. Moim i Państwa gościem jest niezwykle utalentowana wioślarka Marta Wiliczko. Jesteśmy dzisiaj w restauracji Pańska 13 na Starym Mieście. Marta, tak na początek, ja lubię zaczynać zawsze od takiej typowej genezy. Jak to się u Ciebie stało, że zaczęłaś trenować wioślarstwo? Rozumiem, że to jest jakiś wpływ mamy, tak? Która zdobyła srebrny medal w Moskwie w tej samej dyscyplinie. Tak, dokładnie. Moja mama właśnie trenowała razem z tatą. Mama osiągnęła bardzo duży sukces, bo srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Jestem z niej bardzo dumna i dlatego chciałam kontynuować to w jakiś sposób. Oczywiście na początku nie wiedziałam, jak to się odbywa, wszystkie treningi, jakie to jest trudne trenować cokolwiek. Ale przekonałam się przez to, że jakoś widział mnie klub Wisła Grudziądz tutaj i po prostu powołał mnie, dał mi szansę trenować i jakoś tak przyszłam i zaczęło się po prostu. A co na to twoja mama, że idziesz w jej ślady? Co, jak coś specjalne? Podpowiada mi tylko czasami, co robić, czego nie. Jest dla mnie podporą po prostu razem z tatą. Bo twoja też także wiosłował, nie? Tam coś. Tak, tak. Jakąś tam przygodę z tą dyscypliną. Miał przygodę. Co, jak ty to łączysz ze szkołą? Bo ty jesteś maturzystką obecnie w ekonomiku, nie? Jeszcze 4 miesiące, tak. Jest ciężko, trzeba się uczyć nocami, dniami, nocami. W szkole staram się cały czas nadganiać tematy, cały czas gonię innych, ale wiadomo, że to jest trudne. A kto ci na początku pomagał, jak startowałaś w wioślarstwie? Na pewno trener, dużo trener. Zawdzięczam mu dużo, naprawdę. Jestem przekonana, że gdyby nie on, to byłoby ze mną źle, naprawdę. Bo on pokierował mnie, w którą stronę iść, jak zrobić tak, żeby było najlepiej. Oczywiście tata też mi podpowiadał dużo rzeczy. Dyskutowałam z nim, czy tak ma być, czy nie, co on o tym sądzi. Tak to wygląda. Mhm. To pytanie teraz kolejne będzie może trochę głupie, ale czy masz znajomych? Bo generalnie ja rozumiem, że trenujesz na pewno nie raz w tygodniu, tylko codziennie albo co dwa dni. Albo dwa razy dziennie. Szkoła. A gdzie masz jeszcze czas dla znajomych? Czy masz taki czas w ogóle dla znajomych? Dużo znajomych mam w szkole, więc w szkole się po prostu na przerwach jakoś spotykamy i rozmawiamy. Oczywiście nigdzie nie wychodzę poza, na przykład na dyskoteki, jakieś wizyty w kawiarniach, to odpada całkowicie. Nie mam na to czasu, przynajmniej teraz. Póki jest nauka, póki są treningi codziennie, nawet dwa razy dziennie, to naprawdę nie ma na to czasu. Dzięki tym, że jest Facebook, to naprawdę mogę wtedy komunikować się z innymi. A jak wygląda taki przykładowy trening wioślarski? Ile on trwa? Bo to rozumiem, to też nie jest krótka sprawa. Zależy jaki, czy siłowo-wytrzymałościowy, czy wytrzymałościowy tylko. No, trenujemy na ergometrach, na siłowni, biegamy. Oczywiście schodzimy na wodę w lato i to na różne osady. Na jedynkę, dwójkę, czwórkę, ósemkę nawet czasami się zdarza. Teraz jest okres zimowy, więc siłownia 3 razy w tygodniu i to i siły, i wytrzymałości. Ergometry to czasami nawet mam treningi po 1,5 godziny, na siłowni 2 godziny, na wodzie też tak 90 minut, 80. Zależy też od jaki to jest właśnie zakres intensywności treningu. A masz jakieś kontakty może z Magdaleną Fularczyk? Bo ona też, jak wiemy, zaczynała w Grudziądzu swoją Magda zaczynała w Grudziądzu i tak. Jesteśmy koleżankami z kadry. A poza? Bo jak skończysz tą szkołę średnią, tak, napiszesz maturę, mam nadzieję, znaczy miejmy nadzieję bardzo dobrze, pomimo tego, że wioślarstwo jakby stało się jakimś twoim sposobem na życie na pewno, albo stanie się za chwilę, czy masz zamiar może kontynuować dalej naukę? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, czy sobie zrobię przerwę może za rok, bo ja naprawdę teraz jest ciężka sytuacja z tą szkołą, dlatego po prostu potrzebuję chwili, żeby odetchnąć, więc nie wiem. Jeżeli będę szła gdzieś, to możliwe, że do Bydgoszczy na jakieś dalsze tematy związane z logistyką, żeby kontynuować tą szkołę. Czyli do Bydgoszczy, znaczy w ślady Magdy Fularczyk, tak? Bo mam Bydgoszczy obecnie. Możliwe, bo tam są akurat najlepsze kluby, które są w Polsce. Tam myślę, że mogą się mną zainteresować, a jeżeli nie, to mogę też zostać w Grudziądzu, tutaj razem z trenerem trenować, tak jak teraz. Bo ja wiem, jak co niektórzy uprawiają sport, chodzą na treningi, to traktują to jako takie dodatkowe zajęcie.
z pewnością Cię było na początku tak samo, ale pewnie coś się zmieniło, jak dostałaś zaproszenie na zgrupowanie kadry Polski. Na zgrupowanie dostałam szansę już szybko. Pierwsze konsultacje to były od razu po 5 miesiącach trenowania mojego. I to nie było coś dla mnie niezwykłego wtedy, bo myślałam, że każdy tak ma. A okazało się dopiero po roku. Zrozumiałam, że to jest jednak coś, że nie zostałam powołana tak po prostu, że wszyscy tak są powoływani. A jak wygląda właśnie takie zgrupowanie? No, chociażby to z ubiegłego roku w Portugalii, na przełomie lutego i marca, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy jechałam jako najmłodsza ze wszystkich i czułam się trochę odosobniona, samotna taka, bo jednak dziewczyny tam wszystkie są starsze, one już jeździły, znały się i wiadomo, że zawsze ja byłam taka z boku, ale to już teraz minęło, bo teraz już mamy pierwsze kontakty ze sobą. I już jest dobrze. No, były pierwsze szoki, wiadomo, że nie mogłam się przystosować, ale myślę, że już jest coraz lepiej. Idę na dobrą drogę. A jak byłaś najmłodsza w kadrze, to jakoś tam, nie wiem, czy jakoś traktowana inaczej może wśród innych zawodniczek? Na pewno niełagodniej. No to no, wiadomo. Nawet jeszcze bardziej mnie temperowano, także starała się wszystko robić dokładnie, żebym nie przeszkadzała tam niczym. Ja masz jakieś, nie będę się pytał, czy wioślarstwo to jest twoja pasja, czy hobby, bo to wszyscy wiemy, ale czy masz jakieś marzenie związane z tą dyscypliną? Na pewno mam marzenie wyjechania na Igrzyska Olimpijskie, ale nie po... Jednak. Tak, jednak, ale nie po to, żeby pojechać, tylko żeby coś chciałam zdobyć, jak już. Bo jak już się coś robi, to się robi coś porządnie. Znaczy ja to mówię tak jednak odnośnie tych igrzysk, bo... No jak rozmawiam, rozmawiałem przed tym programem chociaż o tobie z kilkoma innymi osobami, to wszyscy praktycznie twierdzą, że na te przyszłe igrzyska do Rio de Janeiro pojedziesz i przywieziesz z nich jakiś medal. Jak ty się odnosisz do takich prognoz w kierunku tej osoby? Jeżeli będę trenowała na kres swoich możliwości i bardzo systematycznie i będę podchodziła do tego bardzo profesjonalnie, to myślę, że tak jest taka opcja przyjechania do Polski z medalem. A miewałaś podczas swojej przygody z wioślarstwem takie momenty, że chciałaś się poddać, stwierdziłaś, nie, to jednak nie dla mnie, dajcie mi spokój? Tak, miałam, ale minęło. Był krótki moment, gdzie powiedziałam sobie, nie, no po co ja to robię, takie ciężkie rzeczy, a ja jednak chcę to robić i jakoś się trzymam. Chciałam takie pytanie jeszcze związane bardziej może z finansami, znaczy ja nie chcę, nie pytam o zarobki, ile można zarobić na wioślarstwie, nie? Ale chciałam zapytać, czy wioślarstwo to jest jakiś drogi sport? Stypendium można dostać, ale tylko przez wygraną jakąś ważną, ale dużo się też wydaje na to, bo to trzeba wiadomo kupić odżywki, jeżeli klub nie jest w stanie tego jakoś zaproponować. Sprzęt, na szczęście klub daje, wszystko w sumie jest z kadry, ubrania dostajemy też, więc no jestem w stanie na tym wyżyć. Czyli jednak osoba, która zaczyna, tak, początkuje, ma stawia pierwsze kroki ciężko. W wioślarstwie, to ma trudno. Tak, tak jest ciężko. Na pewno musi mieć swoją podporę w rodzicach, na tych pierwszych 2 lata przynajmniej. A potem to jakoś już idzie. A twój taki jak największy sukces w tym wioślarstwie, taki do dzisiaj powiedzmy? Do dzisiaj to jest jednak srebrny medal na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych, teraz w Austrii. To jednak jest coś. Myślałem, że powiesz powołanie do kantry. Nie, a jeszcze tak jakby nie jesteś jedyną zawodniczką klubu wioślarskiego Wisła. Tam jeszcze u nas Grudziądz jest ktoś, to może za chwilę też gdzieś tam coś osiągnąć wielkiego? Mateusz Wielangowski, Konrad Wojewodzic, Damian Felał. To są osoby, i Karol Leszczyński jeszcze. To są osoby, na które coś stać jest. Więc na nich też pokłada się przyszłość duża. Za chwilę będziemy mieli męską Martę Wieliczka. Tak? Nie, oni właśnie są starsi ode mnie. Aha. I myślę, że oni też mogą być powoływani też na takie światowe, międzynarodowe regaty,
wyższej klasy już. Mhm. Słuchaj, to jeszcze zanim zakończymy, to powiedz, jaki byś chciała, żeby ten 2014 rok w Twoim wykonaniu był? Na pewno chciałabym dostać się już do składu seniorskiego, żeby już z nimi trenować. No po prostu chciałabym już krok dalej iść, tak. Wiesz, no gdyby to był rok 2016, to pewnie powiedziałabyś o tych igrzyskach. Ale mamy teraz tak, tylko igrzyska zimowa, tam wiesz, nam sobie nie występuje. No niestety. Dobra, dzięki Ci bardzo, że te kilka minut poświęciłaś, żeby odwiedzić nasz program. Oczywiście. Dziękuję. Będziesz zaraz na trening, więc nie będziemy Cię zatrzymywać. No i oczywiście ja przykładam się do tych Twoich celów, abyś je osiągnęła. I w 2016 roku mam nadzieję, że jak odpalę jakiś kanał sportowy, to na dyscyplinie wieżlasu będę widział biało-czerwoną flagę i Martę Wieliczko. Mam nadzieję. Dobra, dzięki Ci bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem w restauracji Pańska 13 na Starym Mieście była Marta Wieliczko, utalentowana grudziądzka wieślarka. Ja zapraszam na kolejny program już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.